Witam serdecznie, Olgier Gutkowski, nasze MMA.pl. Z nami jest Kamil Łebkowski. Cześć, Kamil. Siemka. Jesteśmy w tej chwili na piątych urodzinach WCA. Powiedz, w jakim charakterze tu przyjechałeś? Wiesz co, no w charakterze zawodnika teamu Berkut WCA i ogólnie jako sportowiec. Jest trochę ludzi. Powiedz, jak na razie oceniasz atmosferę? Ludzie się powoli schodzą? Fajnie, no wiesz, no, ogólnie team jest bardzo fajny, dużo fajnych ludzi tu trenuje, więc atmosfera no, musi być fajna. Fajni ludzie przyciągają fajnych trenujących i no, naprawdę polecam. Słuchaj, chciałem Ci pogratulować ogólnie ostatniej wygranej. Wróciłeś na ścieżkę zwycięstwa. Jak się z tym czujesz? No bardzo dobrze, wiesz, te dwie wygrane teraz po kolei naprawdę uskrzydliły mnie i mam nadzieję, że dadzą mi taką wiesz, teraz pewność w klatce, że będę mógł, wiesz, pokazać to co chcę po prostu. Nie walczyć pod presją, tak jak ktoś tam mi każe, jak ktoś tam chce, tylko wyjść i pokazać walkę taką, jaką, wiesz, to co zrobię na treningach, żeby przenieść potem na do klatki. No właśnie, czułeś jakąś presję przed tą walką większą, czy... Wiesz co, może nie, jakiejś takiej znaczącej presji nie czułem, wiedziałem, że Łukasz jest niebezpieczny i wiedziałem, że taka przegrana ewentualna z Łukaszem by praktycznie cofnęła mnie 5 lat do tyłu w moim rozwoju w MMA, ale gdzieś tam z tyłu głowy to było, starałem się skupić na tym, żeby jak najlepiej zawalczyć. No właśnie, głowa jest najważniejsza w tym sporcie w zasadzie. Powiedz, jakoś specjalnie się mentalnie przygotowałeś pod ten pojedynek, czy skupiałeś się tylko na treningach bardziej? Nie, wiesz co, ja czerpię przyjemność z tego, że trenuję i wszelkie jakieś nerwy, wszelkie jakieś swoje życiowe niepowodzenia czy problemy, wiem, że jak pójdę na trening, wejdę na sparring, to wszystko znika, wszystko gdzieś odchodzi w dal. Trening to jest to, co mi sprawia przyjemność i nie muszę jakoś się do tego super specjalnie przygotowywać. Kiedyś myślałem nawet o współpracy z jakimś psychologiem sportowym, ale prawda jest taka, że nie czuję tej potrzeby póki co. Nie czuję się jakoś, nie wiem, przestraszony tą walką albo jakoś stłamszony tą presją. Staram się po prostu nie myśleć do samej walki o tej presji, o tej walce. Jestem pewien, że to, co mogę zrobić, to robię to w przygotowaniach. Więcej nic nie jestem w stanie zrobić, więc nie ma powodu, żeby się stresować tą walką, nie ma powodu, żeby gdzieś jakieś scenariusze sobie wymyślać. To, co przetrenowaliśmy, to mamy zrobić i tyle. A zaczynam myśleć o samej walce dopiero w szatni, jak się rozgrzewam, zaczynam się skupiać, zaczynam się wyciszać, krzyczeć trochę, więc no, tak to u mnie wygląda. No właśnie, a propos stresu, jakiejś tam sytuacji przed samą walką, tam walka była przeniesiona, a tam trochę stresu jednak się pojawiło, gdzie nie wiadomo było w zasadzie, czy ta walka się odbędzie, tak? No tak, no wiesz, to bardziej takie wkurwienie, bo po prostu nie jakoś niezależna rzecz ode mnie. Okazało się, że głupotę zrobiłem z tym startowaniem w wyborach i no tyle, no. Jakaś taka głupia sytuacja z tego wyszła. Okazało się, że nawet nie ma żadnego zagrożenia, jakiejś kary, nawet jeżeli bym się pokazał w tej telewizji, więc to wszystko tak, no denerwujące, ale udało mi się gdzieś to tam... wydenerwować się do 16 i tak potem wychillować do samej walki. No właśnie, jak samą walkę oceniasz? Plan się udało zrealizować w 100%? Czy takie były założenia, czy coś tam jednak trzeba było zmieniać w trakcie walki? No nie, w 100% wszystko wyszło. 100 na 100 obalenia, każda próba obaleń skończyła się obaleniem, więc wydaje mi się, że na plus. Takie były założenia. Troszeczkę może mało zrywowo zawalczyłem, ale to też byłem, bo akurat w piątek skończyłem antybiotyk, więc też nie chciałem jakoś super zrywać, żeby mnie nie zatkało na samej walce. Więc tak na spokojnie wyczekiwałem. Gdzieś tam nawet jak kilka akcji Łukaszowi weszło, wyczekałem, skróciłem dystans, obaliłem. I tak miało to wyglądać. Gdzieś tam te łokcie troszeczkę chodziły. Nie mogłem się strzelić, no ale no, to jest walka. Na spokojnie dowieziona do końca. Wiedziałem, że Łukasz jest młody i bardzo ambitny, więc też nie mogłem dawać mu się rozwijać za bardzo w tej stójce, bo stójkowiczem jest pierwszej klasy, a wiadomo, że z takimi stójkowiczami to nigdy nie wiadomo, jakim ciosem, jakim kopnięciem może znokautować, więc staram się to neutralizować i utrzymać w parterze. Dochodzę do wniosku, że wiesz, zawsze ja walczyłem tak, żeby urwać komuś głowę, żeby dać, wiesz, fajną walkę pokazową tutaj, fajerwerki, a każdy, kto ze mną walczył, to tylko obalał i trzymał. I wiesz, i wtedy były komentarze pod tytułem: Łebkowski to słaby, tego, tu, obalają go, jest do dupy.
No teraz jak obalałem trzy rundy, to że nudne, że tego, więc no nie dopasujesz. No ja stwierdzam, że muszę walczyć tak, żeby dla mnie było najlepiej, a nie komuś, wiesz, jakoś tutaj robić na siłę dobrze, jeżeli mam taktykę, jeżeli jest plan, trzeba go zrealizować. Zaskoczył Cię czymś w ogóle przeciwnik? Nie, wiedziałem, że tak będzie działał, wiedziałem, że będzie się czaił na kolana, wiedziałem, że będzie strzelał high kickami i na to byłem bardzo dobrze przygotowany, zresztą chyba było widać. Więc nie jakoś nie zaskoczył tutaj za bardzo. Troszeczkę tą pracą parterową, bo nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie kręcił biodrami, że tak dobrze będzie nogi podnosił, więc tam byłem cały czas zagrożony, nie mogłem się za bardzo prostować, bo zaraz gdzieś tam zapiął mi trójkąt, gdzieś tam się skręcał do balachy, cały czas musiałem przytomnie, ciasno łokcie, nisko biodra, nisko głowa i gdzieś próbować mieścić te ciosy, więc tym mnie trochę zaskoczył, ale no to wiadomo, że udało mi się to zneutralizować i wszystko było tak, jak powinno być. Jakiś odpoczynek, czy z powrotem na matę? No już wczoraj byłem na sparingach, więc to jest dla mnie odpoczynek. Jak Ci powiedziałem, że jak mam jakiś stres, to ja wchodzę na matę i po prostu wszystko znika w momencie. I potem mam jeszcze takie 2 godziny, że zadowolony, leżę sobie po prostu zmęczony po prysznicu, po jedzeniu. Człowiek nie myśli o niczym, tylko te endorfiny się uwalniają. Więc dla mnie to jest taki największy relaks. Wiadomo, że jedzenie teraz opór, jakieś tam chillowanie się lekkie i korzystanie z tego, żeby wypocząć, a no już myślę o następnej walce, zobaczymy. No właśnie, coś wiadomo na temat następnego rywala? Na pewno na Fenie będę walczył w Warszawie, ale kiedy jest dokładnie ten Fen, jeszcze nie wiem. Na pewno w następnym roku, jakoś na początku. I z kim? Jeszcze nic nie wiem. Póki co się nie mogę do prezesa Jóźwiaka dodzwonić. Paweł, odbierz w końcu, bo po prostu musimy pogadać. Nie? Jasne. Słuchaj, Norman Park ma się u Was pojawić na Fenie. Jak Ty skomentujesz obecność Normana u Was? No, świetna decyzja moim zdaniem, że przez włodarzy Fenu, bo to jest taki zawodnik, który elektryzuje publiczność i na pewno środowisko MMA bardzo zachęci do tego, żeby włączyć telewizor, żeby obejrzeć Fen i żeby zwrócić uwagę na tą organizację, więc strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Aczkolwiek to chętnie bym go zobaczył w zestawieniu z jakimś innym zawodnikiem, nie z Jewtuszką, tylko z kimś takich, że tak powiem, rodowitych zawodników Fenu. Nie wiem, czy z Kamilem Gniatkiem, czy z Mateuszem Rembeckim, no to by były takie walki, które mnie by osobiście mega interesowały, bo bardzo mocno kibicuję chłopakom i Mateusz Rembecki dał ostatnio świetną walkę na Fenie i Kamil Gniadek rewelacyjny knockout, więc no to są takie nazwiska, które chciałbym zobaczyć w zestawieniu z tym Parkiem, no ale zobaczymy. Myślę, że to nie będzie jedyna walka jego na Fenie. Masz nadzieję, że Norman na dłużej zawita, tak? No tak, wiadomo, że jest takim zawodnikiem, który przyciąga uwagę widzów, robi dużo takich ciekawych ruchów, dużo kontrowersji zawsze jest związanych z jego walkami, więc czemu nie? A jak skomentowałbyś w ogóle doniesienia Parka na temat tego, że KSW jakoś tam próbuje blokować w ogóle jego występ? Bo taki zarzut wystosował Park w kierunku włodarzy KSW. No, wiesz co, no, nie zdziwiłoby mnie to, no to jest jednak biznes, nie? No, w biznesie nie od dzisiaj wiadomo, że sentymentów nie ma i konkurencja zawsze się będzie zwalczać. A fans KSW też nie żyją jakoś super, tak? I KSW podbierało zawodników z Fenu i teraz widzę, że w drugą stronę też to działa, więc no kurczę, no to jest biznes po prostu. No właśnie, Marian przeszedł od Was do KSW. Jak widzisz drogę, czy widzisz jakąś drogę Mariana w KSW? Wiesz co, no wydaje mi się, że teraz z Gracjanem Szadzińskim na pewno wygra. Trzymam za niego mocno kciuki, bo sparujemy teraz na co dzień. Zresztą wczoraj mi obił dobrze dynię, tutaj widać, bo poobcierany jeszcze jestem na twarzy. Jest bardzo mocnym zawodnikiem, teraz zaczął trenować sumiennie. Już nie jest takim Marianem sprzed 2-3 lat, który tam 3 razy na matę przyszedł. No i robił 5-rundowe walki, tylko już teraz naprawdę przykłada się do tego, skupia się, pracuje w KSW Gymie jako trener, więc naprawdę duża zmiana chłopaku, bardzo, bardzo go za to szanuję. No i widać to na treningach, nie? Jest dużo, dużo mocniejszy. No widać go na treningach przede wszystkim, nie? Więc pozdrowienia dla Mariana, moim zdaniem ma duży potencjał i w następnej walce na pewno zobaczymy jego rękę w górze. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, powodzenia.
Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.